Jak zdrowie przede wszystkim, bo narzekałeś ostatnio na uraz, będziesz w pełni gotowy na Śląsk? Tak, jestem w pełni gotowy. Dzisiaj właśnie trenowałem w pełnych obrotach, także bardzo się cieszę, bo nic mi nie doskwiera i jestem w pełni naładowany, w pełni zdrowy, także bardzo się cieszę z tego. Właśnie, mecz z mistrzem Polski, mecz też zgodowy, to wyzwala jakieś dodatkowe emocje? Na pewno tak, zdajemy sobie sprawę, jaki Śląsk jest rywalem, że jest to mistrz Polski, bardzo dobra drużyna, która ma bardzo dobrych piłkarzy w swoich szeregach, także wiemy, z kim gramy i jesteśmy w pełni zmobilizowani do tego meczu. Trener uczula przede wszystkim na to, że musi być duża kultura gry też i w obronie, dlatego że w tych meczach, które przegraliśmy, trochę tego zabrakło. Natomiast de facto Lechia dużo bramek nie traci. Na pewno musimy sobie zdawać sprawę, że Śląsk ma w swoich szeregach ofensywnych bardzo dobrych piłkarzy i dobrze grających też w stałych fragmentach gry, także zdajemy sobie z tego sprawę. Musimy być w pełni skoncentrowani w defensywie i popełniać jak najmniej błędów, na pewno mniej niż przeciwnik. A kto twoim zdaniem na chwilę obecną jest w Śląsku najgroźniejszy? Myślę, że na pewno Sebastian Mila potrafi w punkt dorzucić piłkę. Mają dużo chłopaków, którzy bardzo dobrze grają głową, szybkie boki, także zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo dobry przeciwnik i musimy tu wyjść bardzo mocno zmotywowani i wiedzieć, że w każdej chwili mogą nas mocno skontrować, czy fajnie dorzucić piłkę przy stałym fragmencie, także na to musimy uważać. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, gracie z Jarkiem Bieniukiem praktycznie większość meczów. Widać chyba, że dobrze wam się razem gra, bo już niektóre media czy eksperci mówią o tym, że Lechia ma jedną z lepszych par stoperów w lidze. Bardzo się z tego cieszę. Na pewno tych błędów jeszcze się pojawia. Często jak na przykład stracimy bramki, na pewno pracujemy nad tym. Cieszę się, że mogę grać w pierwszym składzie, bo to każdy na pewno chce robić. Jarek jest doświadczony, dużo na pewno pomaga, także bardzo się z tego cieszę. Chciałbym, żebyśmy zawsze grali jak najlepiej z tyłu. To na pewno wtedy drużynie będzie łatwiej i zdaję sobie z tego sprawę i nad tym będę pracował i my jako drużyna również. Właśnie mówisz o tym, że Jarek jest doświadczonym zawodnikiem. To kto jest tym królem środka defensywy? Jarek rządzi w obronie, czy raczej razem? Staramy sobie pomagać, bo myślę, że nikt, nawet boczny obrońca, kiedy mamy jakieś chwile niezauważenia czy braku koncentracji, to prawy obrońca ma prawo się odezwać, czy lewy, także cała czwórka w defensywie plus defensywni, wszyscy muszą sobie pomagać, nawet najbardziej wysunięty napastnik nieraz musi pomóc nam, tak samo jak my im, także nie ma tu królów, liderów, każdy musi odpowiadać i być w pełni skoncentrowany. Na koniec jeszcze Cię zapytam, bo pytałem też o to trenera. Jeszcze żaden trener Lechii nie wygrał tutaj dwóch meczów z rzędu na własnym boisku w lidze. Ta szansa otwiera się teraz przed Wami ze Śląskiem. To jakoś dodatkowo może zmotywować? Ja już bym chciał, żeby jak najmniej gadać po prostu o tym boisku, rozmawiać, przepraszam, bo to nie pomaga na pewno. Myślę, że my musimy przede wszystkim wyjść, jako wiedzieć, że jesteśmy dobrym zespołem, bo potrafimy jechać na wyjazd, wygrać, potrafimy wygrać u siebie z dobrymi zespołami, także myślę, że to po prostu trzeba zapomnieć o tym stadionie, w ogóle nie rozgrzebywać tego i wyjść, zagrać jak najlepiej i myślę, że jesteśmy w stanie pobić tutaj każdego.